Przemęcki Park Krajobrazowy położony jest na terenie czterech gmin: Wschowa, Wijewo, Przemęt i Włoszakowice. Z kamerą odwiedzimy stolice dwóch gmin: Przemęt i Włoszakowice. We Włoszakowicach urodził się w 1785 roku Karol Kurpiński. Wybitny kompozytor, dyrygent i publicysta, autor melodii Warszawianka, twórca oper, m.in. Krakowiacy i Górale. Na placyku przed liceum ogólnokształcącym stoi popiersie artysty, dłuta miejscowego rzeźbiarza Leona Dudka. Obiektem godnym obejrzenia jest kościół z lat 1640-43, wzniesiony według projektu architekta Krzysztofa Bonadury Starszego. Pałac Myśliwski zbudowany został w połowie XVIII wieku według projektu architekta Karola Marcina Franca na planie równobocznego trójkąta w stylu późnobarokowym. Mieści się w nim urząd gminy. Trzeci znaczący element Przemęckiego Parku Krajobrazowego, wpływający na jego atrakcyjność, to bez wątpienia szlak cysterski. Zaczyna się tutaj w Przemęcie, wiedzie przez kościoły w Kaszczorze i Wieleniu. Do Przemętu cystersi sprowadzili się w 1418 roku. Od 1408 roku wznosili swoją siedzibę na niewielkim wzniesieniu przylegającym od południa do miasta. Obecny kościół barokowy budowany był w latach 1651-1690 według projektu architekta Tomasza Poncino z udziałem architektów Jerzego i Jana Katenacich. Większość wyposażenia wnętrza pochodzi z końca XVII wieku. Pierwotną siedzibą klasztoru cystersów była wieś Kaszczor. Cystersi osiedlili się tutaj w 1278 roku, sprowadzeni z Paradyża przez wojewodę poznańskiego Beniamina Zaremdę. Późnobarokowy kościół świętego Wojciecha powstał w latach 1764-1775. Jego fundatorem był opat przemęcki Jan Józef Szołtrski. Wyposażenie wnętrza barokowo-klasycystyczne. Polichromia wykonana została w 1959 roku. Przed kościołem stoi barokowa figura świętego Jana Nepomucena, wykonana z piaskowca w roku 1745. Około 1300 roku cystersi przenieśli klasztor do pobliskiego Wielenia nad jezioro zwane Mariackim, a osadę wokół ich pierwszej siedziby nazwano Starym Klasztorem, później Kaszczorem. Już w końcu XIII wieku cystersi pobudowali w pobliskim Wieleniu kolejny swój kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Ten jest budowlą późnobarokową Matki Boskiej z Dzieciątkiem Ucieczki Grzeszników. Główne uroczystości odpustowe odbywają się corocznie 2 lipca. Zapraszamy do Przemęckiego Parku Krajobrazowego na wyprawy piesze, rowerowe, kajakowe i konne. Po relaks i odpoczynek, ale też po wiedzę historyczną i przyrodniczą.
Oto druga ze ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych lub przyrodniczo-leśnych w Przemęckim Parku Krajobrazowym. Rozpoczyna się w Olejnicy, a wytyczona została sumptem Nadleśnictwa Kościan przy ścisłej współpracy Zespołu Parków Krajobrazowych. Która z tych ścieżek, czy ta w Krzyżowcu, czy ta w Olejnicy, jest bardziej atrakcyjna? Ocenią Państwo sami, idąc wybranymi fragmentami obu ścieżek. Ścieżka ta rozpoczyna się i kończy w Olejnicy i ma odpowiednio 8 lub 5 km długości z 11 przystankami zaopatrzonymi w duże tablice informacyjne oraz z 21 małymi tabliczkami opisującymi gatunki drzew i krzewów. Wiedzie w większości malowniczym brzegiem jezior Olejnickiego i Radomierskiego, a wzbogacona jest trzema tarasami pomostami widokowymi na jezioro. Wspomniane tabliczki mówią nam, że oto patrzymy na robinię, nazywaną u nas potocznie akacją lub grochodrzewem, że jej pień oplata bluszcz, że trzecie z drzew to jarząb pospolity. I tych tabliczek, jak wspomniano wcześniej, opisujących gatunki drzew i krzewów, jest na naszej ścieżce 21 i ciągle ich przybywa. Wjeżdżamy w niewątpliwą atrakcję olejnickiej ścieżki, w skupisko żywotnika olbrzymiego, na stanowisko drugie. Idąc tą ścieżką, należy bezwzględną uwagę zwrócić na siedlisko żywotnika olbrzymiego, po łacinie tuja plicata. Są to drzewa o niespotykanych rozmiarach. W Polsce w zasadzie z tują mamy do czynienia w ogrodach czy na cmentarzach. Tutaj są to 25-metrowej wysokości drzewa, zjawisko niespotykane w zasadzie powszechnie w Polsce. Żywotnik dożywa do 800 lat. Przywędrował do Polski z Ameryki Północnej około 1870 roku i jak widzimy w tym miejscu zaaklimatyzował się znakomicie, choć w Polsce występuje nielicznie. A że jest mu całkiem dobrze, świadczy jego zdolność do naturalnego odnawiania się. Pierwszy z pomostów widokowych na jezioro Olejnicko-Radomierskie. Na lewo, na środku jeziora,